Siema wszystkim, ja jestem So, a to są rośliny versus zombiaki, gogrodowe coś tam, bitwy, nie wiem jak to przetłumaczyć. Moi drodzy, nowy tryb gry wszedł dzisiaj, nowa mapa, nowe różne dodatki, nie mam pojęcia co dokładnie, bo na razie dopiero ściągnąłem patcha i czytam, patrzcie. New Garden Ops County na New Summer... Super, no nie wiem, New Zombie Boss. Mhm. Jakiś baron, zombie baron. Yeti Imp is here. Spotkaj Yeti Impa. Nie wiem, dostałem jakieś karty w ogóle, nie wiem za co. Plazma Pishooter Pack. Tu jest napisane, że ten zestaw kart zawiera plazma Pishootera, który wygrał konkurs i został przez Lefran Estera jakby zaprojektowany, tak? Plazma Pishootera. Ciekawe co to będzie, moi drodzy. No dobra, zagrajmy sobie w tego multiplayera. Ja nie wiem, czy w Garden Opsie, tak? Z tego Custom Search Any Crash Course, to są te nowe mapy. O, i to są chyba te Suburban Flats, Zombie różne mapy. Ja w to nigdy nie grałem, powiem wam szczerze. Zaraz zobaczę na multiplayerze. Gnome Bomb Collect Crazy. O, to jest to. Suburbination. Przejmij trzy ogrody na mapie. Okej, rozumiem o co chodzi. Wiecie co, to jest coś jak w Battlefieldzie mamy dominację, czy ogólnie te mapy, w których trzeba przejmować punkty i kontrolę nad nimi mieć. Czyli nie idziemy tak jak w zwykłym trybie Garden versus Graveyards, przejmując po kolei te ogrody. Tylko w tym trybie będziemy musieli biegać od ogrodu do ogrodu i przejmować je, myślę, że między będziemy walczyć z roślinkami, no bo to zawsze zombiaki. Chyba, że my będziemy roślinkami, to nie będziemy z nimi walczyć, tylko będziemy roślinkami. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Voice chat został poprawiony. Teraz słyszycie, że ktoś coś gada, ale my już nie gadamy do wszystkich, bo można to wyłączyć i ogólnie jak wejdziemy do gry, to się powinno wyłączyć. Pani? Dobra, wymutowałem ich z tego co słyszę. Dobra, udało się. I teraz jak widzicie, są tu jakieś tikety. Są ogródki do przejęcia. No zobaczymy, nigdy w ten tryb jeszcze nie grałem. To jest ciekawe dla mnie. Punkt A jest jakiś przed nami do przejęcia. Mapa jest nam doskonale znana, bo to standardowa mapa. Chociaż powiem wam szczerze, że nie jestem... To jest ten plazma Pishooter. Dobra, i co, przejmiemy to czy nie? Dobra, to było od roślinek i teraz... strach na wróble się chowa. Zobaczcie, że wszyscy te plazma Pishootery biorą. O kurde, coś mnie zestrzeliło, ale przejęliśmy. A, snajper mnie zestrzelił. Snajper kaktus. Powiem wam, że moim zdaniem kaktusy mają najlepszy design, jeśli chodzi o... O, fuck, i na co wdepnę? Na minę teraz. Sombrero Bim Bomb. Nie zauważyłem nawet, że w ogóle było rzucone, ale się dopiero co respiłem. Moi drodzy, kolejne punkty. Tutaj jest punkt B jeszcze. Oj, nie trafiłem go. A szkoda. Czemu oni wszyscy tego biorą? Nie rozumiem. No cała ich drużyna to są chyba tylko ten jeden rodzaj... Z tego co widzę... Z tego co widzę, ten plazmowy... on chyba ładuje tak jak plazmowy... Jest taki plazmowy kaktus, wiecie?
on ładuje moc i strzela i bardzo dużo damage'u robi. Wydaje mi się, że ten Pishooter Plasma robi coś podobnego. On chyba ładuje moc i później strzela dość mocnym strzałem. Oczywiście jeśli załaduje najpierw, bo jeśli nie załaduje, to nic. O, widzicie? A, no i skubany. No, dokładnie to robi, co mówię. On ładuje sobie strzał i później go wypuszcza. Ale to nie jest dla mnie problem. Ściśniemy ich jeszcze. Kto wygrywa? Chyba rośliny, co? Uff. Aj, mina. Nie zauważyłem zupełnie. Jestem też ciekaw, ile za ten tryb punktów się dostaje. Trochę mało dynamiczny, moim zdaniem. Tak jak teraz sobie gram. Czekajcie, niech ja tą kamerkę dobrze ustawię. Jeszcze. Dobra, jest dobrze. Po co? Czy nie? Dobra. Przejmujemy to. Przejmujemy. Punkt C to jest, rozumiem. No i chyba nam się udało. Dobra, przejęte to mamy. Nie mają szans z nami. Ale mamy tylko 50. Wydaje mi się, że się do 100 tiketów to chyba zdobywa punkty. A my tych tiketów mamy 53 dopiero, a przeciwnik ma już 87. Może to stanowić spory problem w wygraniu tego. No i zabiłem go, no ale niestety. Sam też padłem. Tak to już jest. Patrzę na tą kamerkę. Może ona tak powinna być. Punkt B i punkt A. Punkt A już ktoś przejmuje, to my może do punktu B, co? Zabiłem go jakimś jednym strzałem. Czasem warto strzelać nawet jak... O kurde, miny porozstawiali. Ja nigdy nie patrzę pod nogi. Nigdy nie patrzę pod nogi i zawsze jest to samo. Zawsze jest to samo, zawsze na minę wdepnę. Dobra. Patrzcie na to. No, zabiłem, ale to już nic nie dało. 59 do 100. Och, no i nic, tylko żeśmy 3000 punktów dostali za to. Trochę szkoda. Sticker Shop. No nie zrobimy teraz Sticker Shopu, bo nie mamy tyle punktów. Myślę, że zagramy ten tryb jeszcze raz, co? Trochę inna muzyka przy nim jest. Moim zdaniem jednak... O kurczę, ktoś ma 81 level. Ja nie wiem, co on robi. Chyba życia nie ma. Moim zdaniem klasyczny tryb, ten Garden vs. Graveyards, najbardziej podstawowy, taki porównując do Battlefielda, to taki Rush. To jest najlepszy. Najlepszy, ale w ten też musimy pograć, tak? Żeby mieć jakieś zdanie na jego temat. Coś ludzie wychodzą. Wiecie co? Wyjdziemy i sami znajdziemy sobie zaraz nową grę jeszcze. Bo zazwyczaj jak ludzie wychodzą w tych trybach, to później ciężko... No nie wraca to. Znaczy odpala grę z połową osób i nie dorzuca nowych. I to tak trochę średnio. O, albo wiecie co? Vanquisha sobie zagramy. Z tego co widzę, to jest to jakiś deathmatch, w którym po śmierci zostawiamy orby, czyli jakieś takie kule z nas wypadają. I teraz jeśli przeciwnik zbierze taką kulę, to ma punkt. Znaczy naszą kulę zbierze, to ma punkt. A jeśli my zbierzemy od naszego kompana, to jakby zablokujemy to, żeby on jej nie mógł zebrać, nie mógł zdobyć punktu. No i jednocześnie my też musimy zbierać z ciał przeciwników te kule. Z tego co wiem, to chyba w Call of Duty tak jest, żeby się kill zaliczył, to trzeba nieśmiertelnik, tak, zebrać. No to jest coś podobnego. Trzeba po prostu podejść do ciała i je zlutować. Zobaczmy. Dobra, są zombiaki. No tak.
Czyli to jest jakiś taki inny rodzaj deathmatchu. Nie wiem, ten tryb chyba już był na początku. Ale teraz sobie nie przypominam. Ja w niego chyba nigdy nie grałem. Grałem zwykły deathmatch. I co, jest orb? Jest, rzeczywiście. No nie mówcie mi, żeśmy grę skończyli, ale jestem świetny. Ale ja jestem świetny. No i zombie wygrali, idealnie. 2000 punktów, to mi się podoba, moi drodzy. Takie tryby to ja mogę grać. Od razu wygrana. Możemy sobie też kartę otworzyć za 20 tysięcy punktów. O. Charakter sticker. Patrzcie, jakie słonko, jeszcze mi tylko brakuje jeden. W tym mi też brakuje tylko jeden. I to nawet, nie, inna część. Ja zawsze biorę te karty za 20 tysięcy. To dlatego, że... To dlatego, że w nich dostajemy i podstawowe te... Gdzie taka? Last open pack, tak? Po pierwsze dostajemy dwie części do postaci. Różnych, najróżniejszych. Ale co ważniejsze, dostajemy upgrade'y do broni. Możemy mieć, wiecie, lepsze bronie. Możemy mieć w ogóle inne skiny do broni. No i dostajemy też te podstawowe karty, które nam się przydają do sadzenia roślin. Czyli jest taki cały zestaw. Za... I to mam za 20 tysięcy. Gdybym zapłacił 40 tysięcy, to bym miał nową postać, tak? W całości, bo wiecie, że jest taki pak za 40 tysięcy, co daje całkiem całą postać. Ale to są tylko... To jest tylko 5 kart, tak? 5 kart jakby części postaci, a tu dostaję 4 części postaci, plus jeszcze inne nowe skiny, upgrade'y do broni i tak dalej. Te upgrade'y do broni są ważne i do postaci, bo... No bo bez tego, patrzcie, jak ja mam takiego pi-shootera, to mam do niego 2 upgrade'y, tak? A jak mam na przykład Sunflower, Fire Sunflower, mam do niego 3 upgrade'y. I to już jest różnica, mam na przykład więcej strzałów w nim. Mam w nim... mam na przykład szybsze przeładowanie, czy jakieś tam większe leczenie, nie wiem co dokładnie co tam było. Ale wiem, że zazwyczaj jest to większa amunicja i szybsze przeładowanie i troszkę większy damage, takie 3 upgrade'y. Sobie przypominam sobie, że są. No i co? I już mamy jednego orba. 100 punktów się za niego zdobywa. Czyli tutaj naprawdę się opłaca zabijać. Dobra. Czekajcie. Aj, kurczę, załatwił mnie. No i zebrał mojego. Ale ja już mam 2 zebrane chyba, albo nawet 3, bo jeden zebrałem z kogoś, kto nie zabił. Pokażę wam też, może tego pi-shootera, co? Plasma Pi. Customize, mam wszystko. Możemy mój wygląd zmienić. Myślę, że będzie dobrze wyglądał w... Nie no, tu mu zostawmy, tu mu dajmy te. Tu mu dajmy czarne, co? Dobra, jedziesz. Jesteś świetny teraz. No i zobaczmy. A, dobra, bo to jak laser działasz. Plus jeszcze ma takie zwykłe strzały. Czekajcie, zaraz zobaczymy. One za 20 biją. To nie jest mało. Normalny strzał bije za 35, nie? Flesza to nie daje żadnego, czyli jeśli nie trafię w niego, to nie bardzo mu robię damage, wiecie? A jeśli daje, to bardzo, bardzo małego. Dobra. No i mamy następnego.
Orban, nie wiem, czy mi się ten piszuter jakoś specjalnie podoba. Nie umiem z tego trafiać trochę. No i co? Jestem naładowany, tak? Teraz muszę znaleźć ofiarę. Za 70, to jest dużo. To jest rzeczywiście, powiem wam, dużo. Jeszcze tego poleczymy. No tylko widzicie, jak to się ładuje, to trzeba później puścić. Nie czuję jakoś tej broni. Dobra, ładuję to. Jest naładowane. No i dobić. No całkiem niezłe. Dobra. I zebrać. Mam już 20 roślin. Oj, i mnie zabił. No szkoda, moi drodzy. Dobra, zmienimy sobie tego piszutera na innego. Znaczy tą postać na inną. Plasma Pi. Berry Shooter to on był... Lopi. A, dobra, tego też już ten. One są średnie. Nunchomperami w ogóle nie gram. Mam też kaktusy różne. Fire Cactus i Ice Cactus. Powiem wam, że moglibyśmy Fire Cactusem zagrać, tylko trzeba by mu było coś tu... A, zagrajmy w klasyczny sposób. Dobra. Grajmy nim. Zobaczymy. Aha, dobra. Jeszcze 25 musimy zabić. Pamiętajcie, że on jest taki bardziej, to jest taka postać snajper. On z daleka powinna strzelać. Raczej blisko się kaktusem nie podchodzi. On też jest dość spory i łatwy do zabicia. No, postać snajper jeszcze trzeba umieć strzelać, co? Dobra. No i dostał kulę, widzieliście? A nie. Nie w tego mam strzelać. Trochę mi te postacie zasłaniają, wiecie? Trochę mi te postacie zasłaniają, one są strasznie duże, ten kaktus też jest spory. Praktycznie no 1/4 ekranu chyba zasłania tego takiego, który by mi się przydał tutaj. Strzelać. Oj, minę chciałem to rozstawić, nie wiem, czy mi się udało. Wydaje mi się, że powinienem zmienić nie to. Chyba ta mina jest lepsza. To jest taka mina, pojedyncza, która zabija. A nie, dobra, to są te jeszcze mniejsze. Myślałem, że te potrójne to są małe. Dobra, załatwiłem go. Dobra, załatwiłem go. Chociaż umieram powoli. Na dole jest dużo tych orbów. Dobra, zebrane przez nas. Zobaczyliście kaktusa. Zmienimy teraz postać na inną. Trochę chaos jest, jak tak często zmieniam. Zmienimy na klasycznego piszutera, czyli zwykłe. To jest moja ulubiona postać i słonko ogniste. Nie wiem czemu akurat jakoś tak wyszło. 43, już się powoli kończy runda. Wygrywamy to. Nie mają szans z nami. O kurde, chciałem to zebrać, już nie dało rady, a tam jeszcze drugie było. Ale ma świetny skin. Z maską taką, z II wojny światowej. No nie, widziałem, że zebrał niestety. Idziemy w to samo miejsce, gdzie nas zabił przed chwilą.
Oj, udało się, tak? Udało się chyba. Brakuje mi tu trochę muzyki w tym trybie. Tak w Garden vs. Graveyard jest naprawdę fajna muza i ona gdzieś tam ciągle przy tych ogródkach się pojawia i nam gra. A tutaj niestety tego nie ma. Niestety tego nie ma. I tym samym będziemy kończyć, moi drodzy, naszą dzisiejszą przygodę z Plants vs. Zombies. Mi się fajnie grało, chociaż wolę te tryby Garden vs. Graveyard. On jest po pierwsze dłuższy, ciekawszy, bardziej, więcej akcji w nim jest. Ta akcja ma dla nas większy sens, wiecie, przynajmniej dla mnie, niż takie bieganie w którąkolwiek stronę i szukanie ofiar. Tam jednak ma się ten cel i fajnie, że ten... I fajnie można sobie przejąć, wiecie, ogródek za ogródkiem, mieć z tego dużą satysfakcję. Teraz tutaj w sumie się tak biega w tych trybach i się zabija. No może ten Suburbination, nowy tryb ma też jakiś taki większy sens, chociaż żeśmy trochę krótko w niego pograli. Ale dobrze, że go dodali. Dobrze, że go dodali. Zawsze to coś nowego. Jestem o co chodzi w tym. Trzeba go złapać, ciekawe. No nic, może to na live sobie jeszcze ogarnę ten dodatkowy aspekt tych dodatków, które wprowadzili w ostatnim patchu. Tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!